wielka gala przyznania nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej, czyli popularnych Oscarów, będzie komentowana jeszcze przez długie, długie miesiące i nie tylko ze względu na filmy, które otrzymały te wyróżnienia, ale też na show, elegancję, haute couture i wielką, wielką modę. I dzisiaj o modzie Ela Sawczuk. Witam serdecznie, witam Państwa. I Kamila Dworska. Elu, zacznijmy może od tego, co nam się podobało najbardziej. Ja zwróciłam uwagę na sukienkę Jennifer Garner, która wystąpiła w kreacji Atelier Versace. Ona wybrała szyfonową sukienkę, kolor kobaltowy, doskonale dopasowany do jej kolorów włosów i zgrany z karnacją. No, wygląda zjawiskowo. Nic tutaj nowego nie ma w tej sukience, no właśnie, ale ten było, tak, powiedzieć. To już było, ale ten asymetryczny dekolt i ten długi zwiewny tren, no mi się bardzo podoba ta sukienka. To ja z kolei muszę powiedzieć, bo Jennifer Garner wyglądała przepięknie i jeszcze była do tego pięknie uczesana i tak dalej, ale te takie sukienki już na poprzednich Oscarach, tak jak powiedziałam, widzieliśmy. Natomiast świeża, nowa i bardzo pięknie wyglądała i powiem Ci szczerze, że nie miałam żadnych wątpliwości w momencie, kiedy zaczęłam się zastanawiać, która z kobiet była najpiękniejsza. Czasami człowiek się waha, ale tutaj nie miałam żadnych wątpliwości, żeby wskazać na Margot Robbie. Margot Robbie to była przepiękna, biała kreacja, sukienka z biżuterią, jak gdyby wszytą w nią, gdzie po bokach zwisały takie girlandy z biżuterii, tak? I ta spódnica wielowarstwowa. Tak, bardzo ciekawa. Mhm. To był Chanel oczywiście, ale najśmieszniejsze jest to, że ona miała w ręku torebkę, również Chanel, w której nie miała nic, bo to była przezroczysta torebka i żeby ona ładnie wyglądała na tej białej sukni, była pusta po prostu, a wszystkie jej rzeczy widocznie gdzieś tam spoczywały w bezpiecznym miejscu. Biel jest bardzo ryzykowna i słyszeliśmy po Oscarach, było bardzo dużo białych sukienek, prawda? I słyszeliśmy po Oscarach, że no trochę tak jak na to ślubo, no bo w sumie Margot Robbie też trochę mogła tak wyglądać jak do ślubu i to jest ryzykowne, ale w jej przypadku ta świeżość, naturalność, bardzo to było przepięknie, była, naprawdę przepięknie wyglądała i takie no, dosyć oszczędne środki wyrazu poza tą biżuterią tutaj w okolicach. Zwróćmy uwagę też na delikatny makijaż i fryzurę praktycznie, no można powiedzieć żadną, bo po prostu ma w dodatku włosy. Przyszła z odrostami. Tak, więc Margot wybrała biel od Chanel i biel wybrały też inne aktorki, tak jak wspomniałaś. Przede wszystkim Jane Fonda, 80-letnia, obecna na gali. Jej sukienka wzbudziła duże zainteresowanie. Ale wiesz co? Myślę, że Jane Fonda to była ryzykowna też sukienka dla niej, bo ona była po pierwsze cekinowa, po drugie ten duży dekolt, naprawdę bardzo eksponujący. Taki bardzo futurystyczny i mi się ze Star Trekiem kojarzył. Tak, tak, gdzieś tak. I eksponujący biust i w pewnym momencie nawet pojawia się pytanie, czy w tym wieku powinniśmy tak się odsłaniać, ale ona wyglądała przepięknie, ona ma przepiękną figurę. Tak, no absolutnie zachwycała sylwetką i tu właśnie chciałam nawiązać jeszcze do jej koleżanek, aktorek starszego pokolenia, które pokazały młodszym koleżankom po prostu, co to znaczy klasa. Takim przykładem była Helen Mirren w kreacji zaprojektowanej przez Rim Akra. Rim Akra to jest w ogóle bardzo ciekawa projektantka. Ona urodziła się w Bejrucie, oczywiście mieszka w Londynie, a w ogóle zasłynęła jako projektantka sukien ślubnych. A na Oscary tak dopiero niedawno projektuje, ale przepięknie. No, aktorki starszego pokolenia, panie 60, że tak powiem, plus, wybrały bardzo proste sukienki, proste linie, podkreślające sylwetkę, szykowne, klasyczne, dostojne, po prostu kwintesencja elegancji. No tutaj Helen Mirren wygląda jak taka sympatyczniejsza wersja królowej Elżbiety. Będziemy jeszcze przy okazji dodatków o tym mówić, ale zauważcie panie, jak bardzo dużo aktorek miało sukienki dopasowane do torebek, czy torebki do sukienek. Tak. W tym samym kolorze, w tym samym stylu. Kiedyś było to nie do pomyślenia. Się mówiło, że tak
nie za dobrze to wygląda, nie za elegancko, a teraz bardzo elegancko. Helen Mirren była chyba moim wyborem numer dwa. Tak. Prosta, długi rękaw, tak. Kwintesencja elegancji zdecydowanie. I do Helen wrócimy jeszcze przy okazji omawiania biżuterii, bo tutaj ten naszyjnik również grał przepięknie z tą sukienką. Kolejne nasze wybory to są trzy czerwone sukienki, które pokazują, jak doskonale można się wtopić w czerwony dywan. To jest Meryl Streep w kreacji Christian Dior, Christine Lahti w kreacji Ramona Queveza i Maja Rudolph w Valentino. No też nic nowego, czerwone sukienki już były i tak wydawało mi się, że ta czerwień już odchodzi. Znaczy mnie się wydaje, że czerwień szybko przyszła i szybko odejdzie. Czerwień już jest nudna. Mnie te sukienki nudziły i z tych wszystkich pewnie wybrałabym Christine Lahti, a nie Meryl Streep, tak jak wszyscy, bo była subtelniejsza ta sukienka z tym długim rękawem, ale żadna z nich. Nie, czerwony, ja wiem, że są kobiety, które się teraz obrażą, bo uwielbiają czerwony kolor, ale już jest nudny, już staje się to... Za dużo tego czerwonego, tak. nie, już nie i tyle. Kolejna wybrana kreacja to Whoopi Goldberg i to jest kreacja przygotowana przez Christiana Siriano i zrobił on Whoopi Goldberg głupi dowcip. Znaczy, albo tak, albo zasłona w domu była fajna i się ją wykorzystało, albo jakiś kawałek tapicerki, trudno powiedzieć, ale coś to było tak. Sukienka absolutnie niedobrana do jej figury, wręcz dodająca jej kilogramów. Te ramiona tutaj odkryte, odsłaniające tatuaże. Chociaż proszę zwrócić uwagę, że te ramiona to jest teraz trend. Takie obsunięte na lata 80. właśnie obniżone rękawy jak gdyby. Być może, ale tutaj obnaża jej tatuaże ta sukienka i one nie grają zupełnie z kwiatami na tej sukni. Poza tym fotoreporterzy zrobili Whoopi kilka zdjęć również z boku i z boku wygląda jakby pod tą sukienką tam się ktoś schował, czy nie wiem, czy znaczy, ktoś pies z budą, czy jej asystent, czy nie wiem, co on tam robił. Buda dla psa jeszcze. Ale ktoś tam z pewnością był. Także to jest sukienka okrzyknięta mianem chyba najbrzydszej sukienki tegorocznych Oscarów. No ale Whoopi Goldberg ma swój styl i ona się pewnie tym zupełnie nie przejęła. No były też dużo bardziej ekstrawaganckie tutaj teraz widzimy. Tutaj po prostu brak słów. Pomysły, ale wiesz, no akurat tutaj śmierć na chorągwi, no trudno, tak bywa. Ale jest jedna sukienka, która wzbudziła ogromnie dużo kontrowersji i to trzeba umieć, żeby wystąpić w kreacji, którą jedni kochają, a inni nienawidzą. I tak wystąpiła Nicole Kidman w Armani Privé, bo tak. To jest ta kolekcja taka specjalna Armaniego. Bardzo ciekawy kolor, niebieski, ale taki dziwny. Kokarda z przodu. Kto nosi kokardę ja na brzuchu? Ja zapamiętam tą kokardę chyba z tej całej sukienki. Ale zauważ, że ta kreacja mimo tej romantycznej kokardy jest bardzo nowoczesna, bo ma taki... I ma w sobie dużo kobiecości. Ma ten wycięty dekolt z gorsetu, podkreśloną talię, rozcięcie. Wszystko to dobrze gra z figurą, z gładkimi włosami, z delikatnym makijażem. No wydaje mi się, że to wiesz jest co, ja dobrane do jej figury. Uwielbiam Nicole Kidman, ale ja jestem po stronie tych, którzy mówią, że to kicz. Są osoby, które mówią, że to najlepsza kreacja Oscarów. Tak, magazyn Elle się zachwyca, dziennik The Sun, z tego co czytałam, właśnie mówią, że też jedna z najmniej dobranych kreacji. I tutaj jeszcze powstaje pytanie, jak bardzo obnażać tą swoją chudość. Bo ona jest bardzo szczupła, ale czy to jeszcze dobrze wygląda? Takie chude ramiona. Zawsze dobrze. Szczupło zawsze dobrze. Tak, także to była satynowa sukienka XXI wieku Nicole Kidman. Z kokardą na brzuchu. Tak, i przejdźmy teraz do naszej księżniczki z Dubaju, Salmy Hayek. Dla ciebie księżniczka z Dubaju, dla mnie żyrandol. O, proszę mniej bardzo. Więcej. A tak popisał się Gucci. Tak się popisał Gucci, Salma Hayek. No niestety, rzeczywiście no, coś z hinduski miała w tym. Salma Hayek jest przepiękną kobietą, nie mówiąc o tym, że jest wspaniałą aktorką, a tutaj no coś poszło nie tak. Nie, no dopasowana absolutnie do jej urody. Wydaje mi się, że jej pasuje ta sukienka, ale dla mnie to jest
tłumacz, jak to się mówi. Też bardzo krytykowaną sukienką była sukienka Saoirse Ronan, Kevina Kleina, Kevin Klein by Appointment, dokładnie, to jest ta marka. No i z kolczykami Cartiera i to też była taka bardzo strukturalna, tak jak podobnie do Nicole Kidman, czyli te kokardy. Tak, kokarda tym razem z tyłu zagrała, ten piękny tren. Jednym się podobało, jednym się nie podobało, dziewczyna była prawie że nie umalowana. I do tego ta taka bardzo delikatna różowa sukienka powodowała, że zlewała się z jej cerą i no może to akurat było nie do końca tym, co się podobało, ale coś mnie się to dla mnie miało jakiś wyraz, ta jej taka przezroczystość. Ta wręcz. Bladość i subtelność. To miało wyraz dużo większy na pewno niż Nicole Kidman. O tej sukience wiele magazynów pisze, że to była jedna z najpiękniejszych różowych sukienek ostatnich lat nawet. Także duży komplement. Sponsorem programu jest najstarszy polonijny salon jubilerski Archer Gold Jewelry w Harwood Heights oraz klinika stomatologiczna Fantastic Smiles w Mount Prospect. Źródło najpiękniejszej biżuterii już od 32 lat. W ofercie biżuteria na każdą okazję. Obrączki, pierścionki, bransolety, naszyjniki, medale. Także na specjalne zamówienie. Archer Gold 4628 North Harlem Avenue w Harwood Heights. Telefon 708-867-6755. To dzięki dr Ewie Koser z Fantastic Smiles. Teraz czuję się dużo młodszy. Nie zazdrość mi, tylko też zgłoś się do gabinetu Fantastic Smiles przy skrzyżowaniu Rand i Elmhurst w Mount Prospect. Zapisz telefon 847-577-5464. Fantastic Smiles i masz taki uśmiech. Ja myślę, że jedną z najpiękniejszych różowych sukienek, jaką bym wymieniła, to była sukienka Viola Davis. Bardzo prosta, Michael Kors. Piękna, cekinowa, różowa, bardzo ryzykowny kolor, dlatego że takie kolory nosimy na plażę, proszę Państwa, najczęściej, a nie na Oscary. Też była taka, no, takie niebezpieczeństwo, że ta sukienka będzie wyglądać też trochę jak sukienka na pram. Ale nie, Viola Davis przy tej fryzurze do tej sukienki, z jej kolorem skóry, to też było bardzo ciekawe połączenie. Do tego torebka również ryzykowne, bo Roger Viver w tym samym kolorze, tak samo krzykliwym. Moim zdaniem przepiękna stylizacja i bardzo, bardzo mi się podobała. Kolejny nasz wybór to są kreacje dwóch pań, które pojawiły się na czerwonym dywanie razem. To są kobiety prześladowane seksualnie w przeszłości przez producenta filmowego Harvey'a Weinsteina. One na czerwonym dywanie mówiły w tym roku o ruchu Time Up i Me Too. One walczą o bezpieczeństwo i sprawiedliwość dla kobiet właściwie w każdym miejscu pracy. To jest pani Ashley Judd w sukience Badley Myszka i pani Mira Sorvino w sukience Ramona Keveza. I tak, jeśli chodzi o Ashley Judd, to tutaj gra chyba tylko i wyłącznie kolor, bo takie sukienki już były, to też nie jest nic nowego. Ale powiem ci szczerze, że ta sukienka jest trochę taka banalna, to znaczy ona jest piękna i na pewno ten materiał jest przepiękny, wspaniałej jakości i trzeba naprawdę dobrego krawca, żeby w ten sposób go uformować, ale takie sukienki w sklepach typu Nordstrom czy... Tak, bardzo taka pospolita, tak, powiedziałabym, tak, nic szczególnego na galę oscarową. Niemniej jednak ten kolor, jedni mówią głęboka purpura, inni ciemna śliwka, bardzo ładnie wyeksponował sukienkę jej koleżanki Miry Sorvino, która miała sukienkę jak z bajki, taką zdobioną elementami kwiatowymi na jedno ramię. Bardzo ciekawa, niektórzy mówią, że ta sukienka skupia w sobie wszystkie trendy, które były zauważalne w tym roku na czerwonym dywanie. Ale tak, i chciałam to właśnie podkreślić, że jeszcze będziemy miały później inne tego typu propozycje, że było bardzo dużo tych sukienek takich rozkloszowanych trenami, do domu, tak, prawda? Z tymi trenami i z falbanami pod spodem, które powodują, że one są takie stojące. I tego wcześniej ja na Oscarach nie widziałam. Wszystkie były raczej naturalne i bardzo dopasowane do ciała. Albo te sukienki syreny, bo to już od lat, bo kobiety w tym pięknie wyglądają, więc gwiazdy to noszą. Natomiast
Natomiast chyba, czego jeszcze było dużo mniej niż w przeszłości, tych kwiatów. Mi się wydaje, że te sukienki z elementami kwiatowymi, takimi naszywanymi, to Chanel rozpoczął to szaleństwo z naszywanymi kwiatkami. Troszkę już to ustępuje, ten trend. Do trenów za moment jeszcze wrócimy przy okazji jednej stylizacji. Natomiast teraz stylizacja, która jakby zaprzecza stylizacji oscarowej, bo Emma Stone pokazała, jak fantastycznie ubrać się po prostu w od marynarkę. I, tak. No wiesz, każdy miał pokazać. W marynarkę i w spodnie, w taki garnitur. Marynarka jest z jedwabiu, ciemnoczerwona z różową kokardą. Tutaj to połączenie kolorów, czerwień i róż, o którym wspominałyśmy w poprzednich programach. No i tutaj gra ten głęboki dekolt i do tego dobrane niebiesko-granatowe. Tak, marynarka na gołe ciało. Tak. I prosta fryzura, piękne tej rude włosy tutaj dodają. Jeszcze cudownie się komponują z tą czerwienią i z różem. Naprawdę bardzo, bardzo efektowna. Bardzo i piękna stylizacja, aczkolwiek stylizacja jak gdyby cała oparta na jakichś antytezach, to znaczy kolorach, które kompletnie nie powinny ze sobą współgrać, dlatego że ta czerwień, mamy ten trend, prawda, w modzie, że różowy z czerwonym, ale ten czerwony na ogół jest jasny. Tak, a to jest ciemny czerwień. To jest ciemny, taki burgundowy czerwony. Do tego jeszcze, jak gdyby do podkreślenia wszystkiego, są czarne spodnie, które też są ciemnogranatowe, bardzo, bardzo ciemne, które są też jak gdyby odbijają te dwa kolory od siebie i to było bardzo ryzykowne, a jednak wszyscy zauważyli, że Emma Stone zauważyli tę kreację i stwierdzili, tak, że to była piękna kreacja. I że niekoniecznie na Oscary trzeba iść w sukienkę. Ale to był jedyny taki przypadek. Ja myślałam, że będzie więcej spodni w tym roku, bo spodnie bardzo, proszę Państwa, wchodzą w modę. I teraz Gina Rodriguez. I nie wiem, czy to nie jest sukienka orzeknięta najpiękniejszą suknią tegorocznych Oscarów. Nie, no najpiękniejsza to ona nie jest, ale też tak jak w przypadku poprzedniej, to jest sukienka, która pokazuje wszystkie te nowoczesne trendy, czyli pastelowe kolory, cekiny. Półprzeźroczysty materiał. Półprzeźroczysty materiał i tak, dekolt do pępka. Bo te dekolty, proszę Pani, jak będziecie sobie kupować sukienki na Sylwestra czy na jakieś bale, to radzę się przyjrzeć tym sukienkom, które mają bardzo głębokie wycięte dekolty, bo to teraz jest niesamowite i bardzo modne. I kolejna kreacja to nasza metaliczna piękność Jennifer Lawrence w sukience Christiana Diora. Tak. Ukochana stylizacja. Zresztą ja uwielbiam Jennifer Lawrence, uważam ją za wspaniałą aktorkę i uważam, że wybrała coś, co rzeczywiście jest typowo dla niej. Ona ma świetną figurę, świetne warunki, żeby taką te sukienki cekinowe, one bardzo pogrubiają przecież. Tak, one są w ogóle one z cekinów, ale nie wiem, czy się przyglądała się. Ja się przyglądałam, to są paseczki takie cienkie, tak, połączone ze sobą, więc poprzeczne, więc to w ogóle jeszcze jakby poszerza sylwetkę, a ona wyglądała w tym doskonale. Do tego ta fryzura właśnie, ponieważ czerwone usta, tak, bez ramionczek, sukienka, więc opadające włosy, pięknie, pięknie. Bardzo, no i bardzo ładna. I ta kolejna nasza gwiazda to Zendaya. Jest Zendaya w kreacji Giambattista Valli. Haute couture. To są specjalne kolekcje. To nie jest taki zwykły Giambattista Valli, tylko to jest haute couture. To jeszcze jest jeszcze jest wyższa klasa od projektanta, który i tak jest bardzo drogi. A pani wygląda jak, nie wiem, kojarzy mi się z grecką bogini. Tak. Rzuca się w oczy ta asymetria, zwiewność tego materiału, piękny czekoladowy kolor i takie espresso, bardzo ciemny brąz. Tak zwane drapowanie, bardzo, bardzo korzystne i udane. Tutaj. I też musi tą sukienkę założyć bardzo chuda dziewczyna, bo to jest, no bardzo dodaje kilogramów. I na zakończenie chcieliśmy Państwu pokazać sukienkę, która, bo mówiłyśmy często dzisiaj, że to już było, ale ta sukienka naprawdę już była kiedyś na Oscarach. Było to 50 lat temu. Mowa o kreacji 86-letniej Rity Moreno. Ona była w tej sukience na Oscarach, kiedy zdobywała statuetkę za drugoplanową rolę w West Side Story. I no cóż, jest to bardzo oryginalna sukienka z takim rozkloszowanym dołem i nietuzinkowym haftem. Na dzisiejsze czasy troszeczkę ją Rita Moreno zmodyfikowała,
bardzo zabudowaną górę zamieniła na gorset eksponujący bardzo ramiona i dekolt. Dół pozostawiła niezmieniony, ale dodała liczne dodatki, typu właśnie te długie czarne rękawice, opaskę na włosy, naszyjnik w stylu Kleopatry, tak. Bo to właśnie Grażyna Manejkowska nam podpowiedziała, że tak to się nazywa. Wszystko to bardzo, bardzo ładnie, wydaje mi się, zagrało i na pewno była ciekawą stylizacją. Dodajmy jeszcze, że ta wzorzysta tkanina, no to jest taka ciekawostka, pochodzi z obi, z ozdobnego pasa do przepasywania kimon, który jest elementem tradycyjnego japońskiego stroju. Także, materiał przepiękny, aczkolwiek czy mi się podobał ten zabieg, on na pewno był marketingowo bardzo udany, dlatego że wiadomo było, że wszyscy będą o tym pisać i mówić. Tak. I właśnie. Aczkolwiek czy mi się ta stylizacja podobała, czy nie wolałam Helen Mirren? Nie, wolałam Helen Mirren zdecydowanie w tej stylizacji. Czyli co, wybieramy Helen Mirren za najlepiej ubraną kobietę Oscarów? Tak. Być może, że nawet tak. Także proszę Państwa, takie to były przeżycia modowe. Ja chciałam teraz zaprosić do spotkania kolejnego naszego gościa tutaj do studia zaprosić. Grażyna Manejkowska, właścicielka salonu biżuterii Archer Gold, i te rzeczy, które będziemy widzieć, to są prawdziwe, naturalne i zupełnie nie cyrkonie i nieudawane, ale brylanty, szmaragdy i białe złoto. To nam Grażyna przyniosła do studia i będziemy rozmawiać o Oscarowej biżuterii. Zapraszamy. Oscary to oczywiście nie tylko suknie. Oscary to biżuteria i dzisiaj specjalista, ekspert w dziedzinie biżuterii, właścicielka Archer Gold, salonu z biżuterią, Grażyna Manejkowska. Witam. Witam serdecznie wszystkich. Grażynko, jakie wrażenia po tegorocznych Oscarach? No, dla mnie to była absolutnie uczta jubilerska, bo po paru bardzo chudych latach, gdzie w ogóle panie nie miały biżuterii, wszystko było goło i na uszach, i na rękach, i na szyi. W tym roku tej biżuterii było wyjątkowo dużo, ale najbardziej rzucały się w oczy olbrzymie kolczyki. Widać było, że nie było kolorowych kamieni. Wszystkie kolczyki były z białego złota albo platyny z diamentami. Różowe złoto chyba odchodzi już, prawda? Czy jeszcze? Różowe złoto wchodzi tak naprawdę, tak? Ale na Oscarach nie było. Nie było, były w większości białe. W większości były w stylu art deco. I to są kolczyki, które się nazywają chandeliers, czyli po prostu żyrandole. I mamy tutaj takie I mamy kolczyki. Tutaj parę takich sztuk. I na przykład Nicole Kidman miała jedne z tych kolczyków, które były długie i wysadzane diamentami, gdzie było tam parę karatów diamentów. Kto tam jeszcze? Salma Hayek, która była tak naprawdę ubiżuteriona od stóp do góry. Wyglądała jak żyrandol, można powiedzieć. Niektórzy mówili, że jak hinduska księżniczka. To była różowa sukienka z taką olbrzymią ilością biżuterii. Te naszyjniki miała po prostu wszędzie doczepione do sukienki, tak jakby gdzieś w Indiach szła do ślubu. Ale czy to jest trend właśnie, że biżuteria staje się częścią stroju? Czy tak, to się tak. To też od czasu do czasu jest, że na przykład jest sukienka uszyta, i nie nosimy już naszyjnika, ale powiedzmy sobie, kołnierzyk jest wyszyty jakimiś cekinami albo tymi kamieniami, nie cyrkoniami, ale rhinestones, to bardzo często akurat tak biżuterynie się te sukienki dekoruje. I zresztą to było też widać troszkę na Oscarach, bo ta Lupita Nyong'o, która wyglądała sama jak Oscar w tej złotej sukience, tak. Taka też miała dużo biżuterii tutaj na jednym ramieniu, znaczy suknię wyszytą biżuterią. I to bardzo często się spotyka, ale tutaj... No i Margot Robbie, prawda, w tej białej, przepięknej sukience. Tak, że nie miała już naszyjnika, miała bardzo skromne kolczyki, ale z kolei te dekoracje wyglądały jak naszyjnik. Czyli już tam troszkę byłoby za dużo, gdyby jej jeszcze dołożyli naszyjnik na przykład. Alison Janney w czerwonej sukience, która była chyba najładniejsza sukienka, jeżeli chodzi o czerwone, na czerwonym dywanie, miała z kolei naszyjnik z samych diamentów, który pochodził z Tiffany, i również do tego kolczyki. Także dużo tego było widać. Dużo było widać naszyjników takich królewskich. I absolutnie posągowa i piękna Helen Mirren
która nie dość, że gra królową, to jeszcze wygląda jak królowa na każdym czerwonym dywanie. Tak, ona była w takiej niebieskiej, bardzo prostej sukni, która jest dla mnie kwintesencją elegancji w ogóle. Absolutna elegancja, ale do tego również założyła królewską biżuterię, bo miała naszyjnik z diamentami i z szafirami i do tego kolczyki, bardzo dobre do tych kolczyków, które tutaj są. A to wszystko było pożyczone od jubilera dla gwiazd, czyli Harry Winston, który w większości gwiazdom pożycza biżuterię. Oczywiście nie tym gwiazdom, które siedzą w setnym rzędzie, tylko wszystkim nominowanym, bo to jest absolutna reklama i ona w tym wyglądała rewelacyjnie. Cała wartość tej biżuterii pożyczonej była około 4 milionów dolarów. Czyli to jest naokoło diamenciki, a mi się to bardzo kojarzy z właśnie Titanikiem i tym słynnym naszyjnikiem. I ten w środku właśnie, bo kolczyki są na boku, i ten w środku naszyjnik miała z kolei na sobie żona, również aktora, który był nominowany do Oscara i przeprowadzający z nią wywiad, to znaczy raczej z jej mężem, ale przy okazji z nią na czerwonym dywanie mówi tak: o, ty masz naszyjnik z Titanika, potrzebujesz dużo bodyguard. Właśnie, i o bodyguards też żeśmy rozmawiały, prawda, wcześniej, że te biżuterie mają osobną ochronę i czasami to jest kilkadziesiąt tysięcy, milionów dolarów, co ja mówię tysięcy. Tak, w zależności od mody to czasami były bransolety, gdzie jedna aktorka miała na sobie, powiedzmy sobie, 30 milionów dolarów. One są zwykle pożyczane od bardzo słynnych domów jubilerskich. No, numer jeden jest oczywiście Harry Winston, który jest tym jubilerem dla gwiazd, który również był właścicielem Blue Diamond, który podarował Smithsonian Institute, więc on pożycza tym gwiazdom. I to oczywiście jest cała oprawa, bo najpierw gwiazdy mają wybrane sukienki, później chodzą po tym Harry Winston, Tiffany Cartier, Bulgari, chodzą i wybierają biżuterię, której nie dostają od razu. Ona jest przywożona w pancernym samochodzie z paroma bodyguard do hotelu tuż przed wyjściem na czerwony dywan. No i jedna chyba z takich ciekawszych historii, która się wydarzyła na Oscarach, mianowicie Madonna, która, jak dobrze sobie przypominam, troszkę była ubrana jak Marilyn Monroe i również opowiadała, że Diamonds are the girl's best friends, miała bardzo kosztowną biżuterię od Harry Winston. Naszyjnik, bransoletki, kolczyki, pierścionki i tak dalej. I w pewnym momencie, jak była na scenie, jeden z tych kolczyków poleciał w tłum. Ci wszyscy bodyguard na kolanach szukać. Tragedia, tyle milionów poszło. Ale jak się okazało, śmieszne zakończenie historii, akurat te prawdziwe kolczyki ją uciskały bardzo i włożyła z cyrkoniami. Czyli mała strata, aczkolwiek miały emitować te miliony. Viola Davis miała jako jedyna chyba kolczyki w kształcie kół. Tego w ogóle nie widziałam. Wszystko to są właśnie te, jak to się po polsku nazywa, żyrandolowe? Żyrandole, no bo jeżeli się nazywają chandeliers, to w prostym tłumaczeniu żyrandole. Żyrandole. A kół nie nosimy czy nosimy? Koła zawsze były klasyczne i zawsze są modne. Oczywiście tak wielkich kolczyków, jak ona miała na sobie, nie nosimy na co dzień. Niemniej jednak mniejsze, większe, szersze, wysadzane diamentami są noszone cały czas, ale jak widziałaś dobrze, jej fryzura była bardziej taka hippie. Tak, bo ona miała tu bardzo gładko i to była gwiazda Viola Davis w takiej różowej, bardzo zdecydowany róż sukience. I dlatego miała tylko kolczyki właśnie. Proste kolczyki. I to były kolczyki, które się wtedy nosiło. Właśnie z tym afro, taką wielką fryzurą, te kolczyki się nosiło. Grażynko, ja bym chciała, żeby z każdego takiej gali, którą oglądamy w telewizji, oczywiście nie każdy z nas będzie miał kolczyki czy naszyjniki po miliony dolarów, ale chciałabym, żebyś nam dała jakieś takie wskazówki. Na przykład idą teraz okresy komunii, wesel, prawda? Bardzo ważne, jaką biżuterię do sukni ślubnej. Na podstawie mody, którą mamy po Oscarach i widzimy, jakie trendy panują, co byś poleciła? No akurat w tym roku na weselu możemy się świecić w każdą stronę, bo Oscary nam to pokazały. A właśnie, dlatego że nawet do cekin, prawda, była biżuteria. Tak, ponieważ były te dekoldy takie bardzo głębokie, prawie do pasa, to do sukienki bardzo mocno świecącej był naszyjnik Art Deco z lat 30., oryginalny z lat 30., który wydawałoby się, że za duży był, ale w jakiś sposób tą suknię wykańczał.
A teraz jeżeli chodzi o suknie ślubne, no to oczywiście bardzo ważne jest, jak mamy upięte włosy, jaki mamy dekolt przy tej sukni. Bo jeżeli mamy włosy upięte do góry, to absolutnie chandeliers, kolczyki, pasują, dlatego że nam troszkę oświetli twarz. I jeżeli ta sukienka też jest... I wysmukli, prawda? I wysmukli troszkę, to już w ogóle będzie długa, bo jeszcze kok i tak dalej. Ale to jest idealne. Natomiast jak mamy długie włosy, to raczej te kolczyki powinny być skromniejsze, może takie zwykłe stac. Teraz, jeżeli mamy skromne kolczyki, a na górze sukienki nic się nie dzieje, to należałoby ją wykończyć jakimś naszyjnikiem. I na przykład tego typu naszyjnik idealnie do tego pasuje. To jest bardzo modne w tej chwili, prawda? Były takie momenty, że tego typu naszyjników się nie nosiło, bo się uważało, że są trochę za bogate. A w tej chwili wraca ta moda na tego typu biżuterię, prawda? Od paru lat tak naprawdę na co dzień do zwykłej, normalnej bluzki nosi się to tak zwane statement necklace, duże naszyjniki, które nie są prawdziwe, niektóre są z półszlachetnymi kamieniami, niektóre są srebrne, a niektóre po prostu jest custom jewelry. Ale jest to idealne wykończenie na przykład swetra, a poza tym dla wszystkich pań bardzo oświetlają twarz i podkreślają urodę. I jeszcze powiedzmy o naszyjnikach, które bardzo wchodzą w modę w tych, i właściwie każda kobieta powinna to mieć, lata 90, prawda? Wracamy do lat 90. Tak, lata 90 wracają absolutnie i to są takie mini naszyjniczki, bardzo cienkie łańcuszki, do tego może być jakieś kółeczko, może być serduszko. Taki medalik jak kiedyś czy nawet medalik, prawda? I wtedy mamy powiedzmy sobie trzy naszyjniki różnej długości. Jeden tuż przy szyi, później dwa incze dłuższy i dwa incze dłuższy i się robi taki troszkę większy naszyjnik, ale bardzo delikatny. I na przykład w twoim salonie biżuterii można sobie dobrać takie... Absolutnie tak. I to nie musi być naszyjnik jednakowy, właśnie wręcz przeciwnie. W jednym może być kółeczko, w drugim kwadracik, w trzecim serduszko. Nawet możemy pomieszać białe złoto z żółtym, powiedzmy sobie dwa białe naszyjniki w środku żółty. Podobnie zresztą jak jest z pierścionkami, są tak zwane pierścionki, których dodajemy 3-4 obrączki z różnokolorowego złota, z różowego, z białego i to wszystko można mieszać. I ta prawdziwa biżuteria teraz jest delikatniejsza, natomiast sztuczna biżuteria musi być duża. O, to bardzo ciekawa reguła. I jeszcze ostatnia rzecz, to biżuteria i dodatki są ważną rzeczą. I tak samo miałyśmy na Oscarach torebki, które były z elementami biżuterii wszystkie, prawda? Tak, no bo torebki niektóre to są dzieła sztuk. To jest biżuteria. I wspominałyśmy designerkę Judith Lieber, która no, od 50... To są najpiękniejsze torebki koktajlowe, te takie... Wszystkie, pamiętasz, były myszki, Miki robione, tak, wysadzane tymi kryształkami i tak dalej. I parę tych torebek było również na Oscarach, Judith Lieber. I co było na przykład dziwne, co wiele lat absolutnie nie było w modzie, że wszystko było monochromatyczne. Białe złoto, biała sukienka, biała torebka. W tym samym kolorze to właśnie było. W tym samym kolorze i białe buty. I te torebki były faktycznie bardzo piękne. I o dziwo, oprócz Judith Lieber, która się specjalizuje w tych dziełach sztuki torebkowych, to również torebki robią słynne firmy jubilerskie, tak jak Tiffany czy Cartier. I takich torebek też troszkę widzieliśmy. A co ciebie najbardziej cieszy na tych Oscarach? Co zobaczyłaś i to jest taki trend, który lubisz i uważasz, że powinien istnieć w modzie? No dla mnie absolutna uczta dla oka to była biżuteria, której kiedyś nie było. No poza tym, wiesz, to jest takie troszkę targowisko babskiej próżności, że lubimy oglądać te sukienki i tą biżuterię. I ja cieszę się, że biżuteria wchodzi z powrotem do mody, bo tak naprawdę jest to bardzo duża ozdoba dla kobiety. Tak jak włożysz sznurek pereł, to twarz od razu się rozjaśnia. I tak jak powiedziała Coco Chanel, która mieszała te prawdziwe perły po, nie wiem, kilkadziesiąt tysięcy dolarów, co dostała od księcia rosyjskiego, ze sztucznymi. I powiedziała, perły pasują do podkoszulki, do eleganckiej sukni i zawsze. Także biżuteria, no jest taka kobieca, bądźmy kobietami po prostu. No i też jest przejawem naszej osobowości, prawda? Bardzo dużo o nas mówi czasami i podkreśla nasz charakter, nasz humor nawet czasami. Tak? Absolutnie. Na przykład wysportowana dziewczyna włoży bardziej prostą biżuterię
Z kolei dziewczyna, która jest bardziej romantyczna, lubi filigranki, lubi, żeby ta biżuteria była bardziej taka... Naszyjnik z różyczkami. Naszyjnik z różyczkami na przykład. Każdy inaczej, ale z kolei ta osoba również ubiera się bardzo kobieco i ta biżuteria do niej pasuje. Dokładnie. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu. Proszę Państwa, Państwa zapraszam do Archer Gold po nowości, no może nie zawsze z oskarowego dywanu, ale na pewno bardzo podobne rzeczy, które możemy tam znaleźć. Grażyna Manejkowska, właścicielka salonu biżuterii Archer Gold. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Sponsorem programu jest najstarszy polonijny salon jubilerski Archer Gold Jewelry w Harwood Heights oraz klinika stomatologiczna Fantastic Smiles w Mount Prospect. Źródło najpiękniejszej biżuterii już od 32 lat. W ofercie biżuteria na każdą okazję, obrączki, pierścionki, bransolety, naszyjniki, medale, także na specjalne zamówienie. Archer Gold, 4628 North Harlem Avenue w Harwood Heights. Telefon 708-867-6755. To dzięki dr Ewie Kosers Fantastic Smiles. Teraz czuję się dużo młodszy. Nie zazdrość mi, tylko też zgłoś się do gabinetu Fantastic Smiles przy skrzyżowaniu Rand i Elmhurst w Mount Prospect. Zapisz telefon 847-577-5464. Fantastic Smiles i masz taki uśmiech. Podstawą udanej oscarowej stylizacji jest oczywiście doskonale dobrany do wszystkiego makijaż. O makijażu właśnie rozmawiać będziemy z Ewą Moniek, naszym dzisiejszym gościem. Ewa, jesteś makijażystką z wieloletnim doświadczeniem, naszym polonijnym beauty expert. Powiedz, co ty zauważyłaś ciekawego na czerwonym dywanie. Witaj. Była to wspaniała gala oscarowa. Gwiazdy zaprezentowały się cudownie, miały wspaniałe suknie i oczywiście do tych sukien ich dopełnieniem był wspaniały makijaż. Każda gwiazda wyglądała olśniewająco, miała dobrany makijaż do swojej osobowości. Zauważyłam dwa rodzaje makijaży, które pokazały się na tegorocznej gali. Makijaż naturalny, praktycznie mało co widoczny, i makijaż mocniejszy, klasyczne smoky eyes. No ale ten naturalny makijaż, żeby on wyglądał naturalny, to naprawdę to jest dzieło sztuki, prawda? To nie jest tak łatwo zrobić makijaż, który wygląda, że go nie ma. Tak, jest to specjalnie dobrany makijaż, bardzo dokładnie wykonany, przemyślany, także podkreśla naturalne piękno danej osoby. Tutaj mogliśmy zauważyć, że tegorocznym trendem jest bardzo naturalna buzia, taka delikatnie rozświetlona. Właśnie, rozświetlacze są modne bardzo w tym roku. W ogóle to jakaś taka moda ostatnio na rozświetlacze. Jak aplikujemy rozświetlacze na twarz? Rozświetlacz aplikujemy tuż nad kością policzkową. Czyli zauważyłam, że tegoroczne trendy praktycznie u każdej z tych gwiazd tegorocznym trendem było to, żeby ich skóra była taka piękna, promienna, naturalna, nieopalona, bardziej naturalna. No właśnie, drogie panie, nie opalamy się. Tak, taka bladość wręcz modna, i zauważyłam też. A też od paru lat. Nie wiem, czy się z tym zgodzicie, że tego konturowania takiego mocnego nie ma, tylko delikatne rozświetlenie właśnie. Blaszem, tak no właśnie też zauważyłam, że to takie mocne konturowanie, które było w wcześniejsze lata modne, chyba czyli już nam Kim Kardashian, tak? Tak, Kim Kardashian, która zapoczątkowała ten rodzaj makijażu. Ten rodzaj właśnie takie mocne konturowanie chyba nam troszeczkę już odchodzi z tej mody. Tutaj na tegorocznej gali gwiazdy pokazały, że jest bardzo elegancka buzia, twarz, skóra naturalna, jasna, promienna, taka pełna blasku. Podkreśleniem tego był różowy róż na ich policzkach i rozświetlacz, który właśnie tak pięknie sprawiał, że ta buzia ich wyglądała taka świecąca, promienna i taka pełna blasku. Makijaż naturalny której z gwiazd zapamiętasz z tego czerwonego dywanu? Bardzo podobała mi się Margot Robbie.
wyglądała cudownie, pomimo tego, że cała jej stylizacja była taka jasna, łącznie właśnie z suknią, z włosami i z jej karnacją. No, wyglądała cudownie. Bo to był taki bardzo zabieg, bardzo taki ryzykowny, prawda? Dlatego, że zawsze mówi się, że jak już masz taką bladą sukienkę, bardzo mało biżuterii, albo to sukienka była ozdobiona, ale wszystko jest takie jasne i monochromatyczne, to przynajmniej miej wyraźny makijaż. A tutaj make-up artist też poszedł w kierunku tej bladości, minimalizmu, prawda? Tak. Tego minimalizmu. A jednak pięknie wyglądała. Pięknie wyglądała. Ja myślę, że ona lubuje się właśnie w takich delikatnych, raczej naturalnych makijażach i to możemy zauważyć we wszystkich jej występach i kreacjach takich publicznych. Jeśli wychodzi na jakieś wspaniałe wyjścia, zauważyłam, że lubi makijaże naturalne, więc i tutaj na tą galę przygotowała się tak, jak ona lubiała i jak uważała, że będzie się dobrze czuła. Także na pewno też makijażyście zasugerowała ten swój styl makijażu i wszystko było cudownie dobrane. Pięknie wyglądała również Sandra Bullock, która poszła z kolei z innym trendem tegorocznym, z czerwonego dywanu, tak? Tak, Sandra Bullock. Sandra Bullock miała właśnie wykonany makijaż klasyczny Smoky Eyes, czyli też wspaniale dobrany do swojej osobowości, bo zazwyczaj na jakiekolwiek wspaniałe wyjścia też robi sobie makijaż, można ją zauważyć w makijażu mocniejszym, takim Smoky Eyes. Także tutaj... Ewa, a zauważyłaś, jakie kolory do tych Smoky Eyes, bo to nie tylko jest czarny, prawda? Raczej naturalne, brązy. Dominuje też kolor metaliczny, taki połyskujący. Nawet ta właśnie Margot Robbie, która tak nam się bardzo podobała w tej naturalnej stylizacji, miała też delikatniutko podkreślone oczy takim też rozświetlającym cieniem, jakimś delikatnym, naturalnym. I to nawet naturalnym. Przy sukienkach z cekinami, prawda, te metaliczne, to jest też ryzykowne dla osoby w starszym wieku, rozumiem, tak? To raczej młode dziewczyny mogą mieć cekiny na oczach. No ale tak delikatnie rozświetlone oczy to też doda to takiego fajnego wykończenia i blasku. Także nie trzeba się bać, czy w młodym wieku, czy w starszym, jak odpowiednio dobrany i wykonany ten makijaż zawsze może dodać takiej promienności. Czyli tak, wracamy do tej naszej podstawowej zasady, że modne właściwie jest to, co nam pasuje i w czym czujemy się dobrze i w czym wyglądamy po prostu dobrze. Co jest pasuje też przejawem naszej osobowości. Tak. My tego nigdy nie doceniamy, że tak naprawdę to my wyglądamy tak, jak trochę jest nasz charakter. I to też przejawia się w tym, jaki styl obieramy, właśnie jaki makijaż. Dobrze, to już żeby dokończyć oczy, to brwi, bo brwi są bardzo ważne w makijażu w obecnych czasach. Tak, zauważyłam, że też te brwi ewoluują, zmienia się kształt tych brwi i intensywność. Tak jak do niedawna były bardzo modne, takie mocno podkreślone brwi, nawet takie, można to nazwać, mocno obrysowane, takie kanciaste. Teraz na gali Oscarów zauważamy, że te brwi są bardzo delikatnie, naturalnie podkreślone. Ale nie już takie duże i nie takie kanciaste, tak? W naturalnym kształcie. Czyli duże zniknęły z konturowaniem, rozumiemy, że mniej dramatyzmu w tym wszystkim jest. Dobrze, a usta? No właśnie, zakończmy może usta. Bo ja wiem, że jest taka zasada żelazna, że albo oczy wyraźne, albo usta. Nigdy nie można dramatycznych ust i dramatycznych oczu, zgadza się? Tak, na gali gwiazdy zaprezentowały się właśnie niektóre w bardzo delikatnym makijażu, delikatne oczy i delikatne usta, ale większość z tych makijaży była taka, że delikatne oczy, a ten cały mocniejszy taki wygląd podkreślały mocne usta, więc czyli czerwone, czy nawet fioletowe. Bardzo fajnie ten makijaż taki naturalny oczy i mocno podkreślone usta w takim kolorze fioletowym. Miała dobrane aktorka Salma Hayek.
bardzo podobał mi się też jej makijaż. Ale to był wybitnie makijaż dobrany do jej urody i do tej stylizacji, takiej księżniczki z Dubaju. Tak, miała bardzo fajny kolor pomadki, który komponował się cudownie z jej sukienką. I delikatne oczy. Zauważyłam, że też dominują rzęsy nadal. Czyli przyklejamy rzęsy albo doprawiamy rzęsy. Żeby było ich dużo. Przedłużamy dobrze, rzęsy. A porad tak. Dziewczynom w takim razie, które nas teraz słuchają. Co robić, żeby mieć duże rzęsy? Znaczy posiłkując się oczywiście tymi sztucznymi rzęsami. Czyli polecasz, żeby doklejać, czy robić na przykład doklejania z sierści królika, czy z sierści norek, jak to uważam, że są takie metody na dusz, że te rzęsy dłużej się utrzymują, aczkolwiek no, trzeba o nie bardzo specyficznie dbać, żeby jakoś też tak mocno nie zmywać tego makijażu. Także no, w zależności jak ile kto ma czasu, żeby zadbać o swoją skórę i pielęgnację tych rzęs. Ja myślę, że rzęsy to jest w ogóle temat na osobny program. Tak, bo dużo można o tym powiedzieć. Tak, także myślę, jak ktoś wychodzi na taką jakąś szybką imprezę, to jak najbardziej fajnie sobie można dokleić tylko takie rzęsy. I to już można od razu się zwyczajne takie rzęsy kupić i sobie dokleić, więcej. Czy nie? No na pewno są dobre, no są trudne. Takiego z naturalnego włosia, lepszej firmy, wtedy naturalnie wyglądają, ładnie się nam trzymają i ładnie, razem komponują się z naturalnymi rzęsami. Ewa, dziękujemy bardzo. Trendy w makijażu na czerwonym dywanie na Oscarach 2018 śledziła dla Państwa Ewa Moniek, nasza beauty expert. Dziękujemy. Dziękuję. I to już chyba tak będzie, drodzy Państwo, że oscarowe stylizacje zawsze wzbudzać będą takie same emocje jak same statuetki. Tak, bo zawsze jest pięknie porozmawiać o pięknych strojach, pięknych ludziach i bajkowym świecie. To taka bajka trochę dla nas. Tak, no nie ukrywajmy, że to jest po prostu jeden wielki show biznes. Tak, ale miły. Dla oka. Dziękujemy bardzo za dzisiejszy odcinek. Dziękujemy, a na kolejny zapraszamy już wiosną.